Od samego początku było jasne, że żadna z drużyn nie odstawi nogi w tym spotkaniu. W środku tabeli zrobiło się ciasno i każdy miał apetyt na sukces. Od pierwszego gwizdka arbitra to goście mieli kilka groźnych i składnych akcji pod bramką Adamka, ale z biegiem czasu gospodarze zaczęli układać sobie grę pod siebie. Po słabych meczach z Ursusem i ŁKS-em wreszcie było widać, że na boisku jest zespół. Na każdej pozycji widzieliśmy walkę i chęć zdobycia piłki. W 30 minucie spotkania najgroźniejszym strzałem i najlepszą bramkową sytuacją popisał się Marcin Kobierski, który próbował lobować bramkarza gości, lecz piłka otarła się o poprzeczkę. Kluczowym momentem meczu było pojawienie się na boisku Szyca w miejsce Woźniaka. To ten zawodnik świetnie czytał grę, zresztą nie tylko w tym meczu. Był tam, gdzie piłka, co skutkowało zdobyciem przez niego bramki w 76 minucie spotkania. Po strzale Mikaela Idzikowskiego Szyc umiejętnie zmienił tor lotu piłki, czym zaskoczył Konrada Kiepurę. Do końca meczu Warta nie dała strzelić sobie bramki, tym samym zdobywając jakże cenne 3 punkty przed własną publicznością. Na kolejne relacje ze spotkań biało-zielonych zapraszamy w kolejnych programach i co dwutygodniowym serwisie sportowym.